Dzień dobry. Przepraszam bardzo, prezentacja miała być o 10, ale nie udało mi się dojechać, więc przepraszam za generowanie zamieszania. No dobrze, mam nadzieję, będzie ciekawa. Ja nazywam się Marcin Bis i zajmuję się ogólnie Linuxem w systemach embedded, czyli w takich komputerach, w których nie widać, że jest komputer, a gdzieś tam działają, głęboko zakopane. Kiedyś napisałem książkę na ten temat, w zeszłym roku byłem tutaj na jesieni Linuxowej i mówiłem o zastosowaniach systemu Linux w systemach czasu rzeczywistego, czyli we wszelkiego rodzaju sterownikach przemysłowych, gdzie się dość dobrze sprawdza, czyli real-time i automatyka. Dzisiaj jest w pewnym sensie kontynuacja tego tematu, to znaczy jak już umieścimy tego Linuxa i zadbamy o to, żeby działał deterministycznie, to chcemy, żeby takie urządzenie było bezpieczne. Ono sobie gdzieś tam w fabryce stoi, to jest chyba urządzenie, działa, mnóstwo ludzi ma do niego dostęp, jest podłączone do różnych sieci internetu, różnych sieci przemysłowych, no, powinno być bezpieczne. Dobrze, więc postaram się dzisiaj skupić na wartości dodanej. Znaczy, powiem sobie kilka słów o bezpieczeństwie. Co to jest bezpieczeństwo w systemach budowanych? Czym ono się różni od takiego bezpieczeństwa w tak zwanych normalnych systemach, czyli serwer, desktop, cloud? Jakie są podobieństwa, jakie są różnice, jakie są płaszczyzny i wektory ataku? Wartość dodana, czyli moje doświadczenia z budowy, z zabezpieczania takich urządzeń typu sterowniki przemysłowe do automatyki w przemyśle, w domu, w różnych tego typu zastosowaniach. To nie będzie o Androidzie, telefonach, gadżetach i urządzeniach konsumenckich. Tym się po prostu nie zajmuję. Nie będzie do pewnego stopnia o aplikacjach webowych, dedykowanych typu dla Androida, cloud. Można znaleźć mnóstwo materiałów, tutaj też była mowa już na tej konferencji o tym. Dobrze, więc zaczynamy. Płaszczyzna ataku to jest taka jedna lub więcej metod dostępu do systemu. Droga wejścia, do której dostęp ma niezaufany użytkownik, potencjalnie niezaufany użytkownik. Albo ma bezpośredni dostęp do urządzenia, znaczy może do niego podejść i wcisnąć przycisk, albo ma tylko wpływ na kogoś, kto z niego korzysta, czyli może na przykład przeprowadzić atak man in the middle po drodze w sieci. Mamy takie proste urządzenie, które ostatnio jest bardzo popularne i które może służyć do budowania różnych prototypów, chociaż chyba nie wszyscy się z tym zgadzają, o czym też była tutaj prezentacja. Na takim urządzeniu czasem działa aplikacja graficzna, która ma jakieś wyjście graficzne, wejście, klawiaturę. Jedna płaszczyzna ataku, użytkownik może się do tej klawiatury dotknąć. Mamy sieć, to dość oczywista płaszczyzna ataku. Skoro są usługi sieciowe, to można tutaj przysyłać pakiety. Każdy, kto jest podłączony do medium, może to zrobić. Trochę mniej oczywiste jest USB. Najmniej oczywiste są te piny, które tutaj są i do czegoś służą. Jak się ktoś do nich podepnie, to może coś będzie w stanie zrobić. No i pamięć flash, w tym momencie pamięć flash to jest karta SD. Bywają też różne, budowane na płycie. Czyli dzielimy je na płaszczyznę ataku, dzielimy na oczywiste, to tak mniej więcej na tej płytce to one są z tej strony. No i mniej oczywiste, które są tu z tej strony. Czyli sieć, TCP/IP, Wi-Fi, aplikacja, która działa na tym urządzeniu. System wbudowany z reguły uruchamia jakąś aplikację, do której dostaje się użytkownik. Użytkownik nie ma normalnie dostępu do shella, nie ma dostępu do różnych wewnętrznych magistral systemowych, przynajmniej nie powinien mieć, ma tylko dostęp do tej aplikacji. No wszystko zależy, z czego ona jest zbudowana, jak dobrze jest napisana i jak dobrze działa. Port szeregowy to jest dość typowy wektor ataku na urządzenie, dlatego że z reguły gdzieś tutaj port szeregowy jest, konkretnie tu będzie na tych pinach. On jest używany przez deweloperów do tego, żeby dostawać się do shella, debugować, uruchamiać aplikacje, rozmawiać z bootloaderem, robić inne tego typu rzeczy. Czasem wręcz ładować aplikacje do systemu, z któremu wymazano całkiem pamięć flash. Trochę mniej oczywiste wektory ataku. Problem polega na tym, że im mniej oczywista metoda, tym z reguły jest groźniejsza. Jak ktoś
wpadł na to, że można się dostać przez sieć, to pewnie jest też metoda zabezpieczenia tej sieci, typu IP tables na przykład, netfilter. USB, który jest magistralą drzewiastą, można do niego podłączać różne urządzenia, te urządzenia mają dostęp do tej magistrali. Można też podłączać urządzenia, które analizują, jak ta magistrala działa. W związku z czym wszelkiego rodzaju pamięci masowe, inne tego typu rzeczy, z których przeprowadzana jest aktualizacja albo na które robiony jest backup danych takiego systemu, potencjalnie nie są bezpieczne. Magistrala I²C to jest taka prosta magistrala przemysłowa, która jest, każdy ma to praktycznie w telefonie. Z reguły służy do interakcji z jakimiś akcelerometrami, urządzeniami wejściowymi, user input i tak dalej. Dwie linie danych, zegar plus dane. Bardzo prosto można podłączać urządzenia. W jednej przestrzeni adresowej, czy na jednej magistrali mieści się 127 urządzeń. Problem jest taki, że każdy, kto się dopnie do takiej magistrali, może z tymi urządzeniami rozmawiać. No między innymi na I²C są też urządzenia, które w jakiś sposób potrafią szyfrować dane, podpisywać się, robić inne rzeczy, czyli tak zwane moduły Trusted Computing. No, ważne, żeby ta magistrala była odpowiednio zabezpieczona. Pamięć masowa flash, nad tym się trochę dłużej dzisiaj skupimy, to będzie ta wartość dodana. Bluetooth. Stos Bluetooth jest dość skomplikowany, jest kilka standardów niezależnych, są różne problemy z tymi urządzeniami. Część z nich próbuje implementować na przykład aktualizację danych przez sieć, co nie zawsze dobrze działa. GPS, sieć komórkowa, to są problemy dla telefonów głównie. Zagłuszanie GPS-u albo mieszanie danych GPS, interakcja z siecią komórkową, no, tym się nie będziemy zajmować. Dobrze, czym się różnią w takim razie systemy embedded od systemów tak zwanych normalnych, czyli od takiego laptopa? No, z jednej strony z reguły w takich systemach działają te same aplikacje, co na desktopie, na serwerze. Z tego powodu, że ten procesor jest na tyle mocny, że będzie w stanie uruchamiać normalną, w cudzysłowie, dystrybucję Debian, skompilowaną oczywiście dla odpowiedniej architektury ARM w tym wypadku. Można tam będzie zainstalować dowolny pakiet. Z reguły w systemach wbudowanych nie stosuje się dystrybucji typu Debian, dlatego że one są zbyt duże, zbyt powolne, są dobrą rzeczą na etapie developmentu, natomiast no, gotowe urządzenie, jednym z wymogów, to chcemy, żeby startowało jak najszybciej. W związku z czym mamy do czynienia z pewną monokulturą oprogramowania. Z reguły jest to jakiś system, na przykład jeden z takich projektów to BuildRoot, który buduje cały system, tworzy wszystkie aplikacje, skrypty startowe, dokładnie w takich wersjach, jak chcemy, dokładnie z takimi parametrami, jak chcemy i nie trzeba, nie ma nic nadmiarowego w takim systemie. Brak nadmiarowości jest dobrą metodą, natomiast no, taka monokultura jest z reguły trudna do aktualizacji. Nie da się napisać apt-get upgrade, to nie zadziała. Nie ma tam pakietu. Dobrze. Mamy do czynienia oczywiście z wektorami ataku, które nie są spotykane w innych systemach. I²C wprawdzie istnieje na płycie głównej, bardzo często nazywa się SMBus i służy do odczytywania informacji o wentylatorach, temperaturze i innych tego typu parametrach, ogólnie rzecz biorąc monitorowania tego, jak serwer działa. Natomiast no, nie ma ono takiego znaczenia jak w systemach wbudowanych, gdzie często no, po I²C są podłączone wejścia od użytkownika. Ludzie, to jest główny problem mentalny, ludzie nie traktują tego jako komputerów. To znaczy no, telefon jest nadal jeszcze telefonem, a nie komputerem, mimo że w środku siedzi sobie dystrybucja Linuxa. Te same aplikacje, dostęp do sieci, więc z jednej strony, czy z drugiej strony problemy są te same, co na serwerach. Kilka przykładów. Dobrze, to jest mój ulubiony Stuxnet. To nie był atak na embedded Linux, ale na system przemysłowy. To jest dobry przykład, dlaczego teraz w takich systemach bardzo często stosuje się Linux. Pewne problemy, które Stuxnet wykorzystywał w Linuxie, są bardzo łatwe do wyeliminowania. W skrócie chodziło o to, że w Iranie były pewne wirówki do wzbogacania uranu, które były sterowane takimi kontrolerami logicznymi PLC firmy Siemens.
które to po prostu przyjmowały aktualizacje na jednym z gniazd sieciowych. W związku z czym wirus instalował się na komputerach, na desktopach. Jeżeli wykrywał, że w sieci są takie sterowniki, aktualizował je pewną spreparowaną wersją firmware'u, która powodowała uszkadzanie urządzenia. W związku z czym fabryka nie była w stanie wzbogacać uran. No, w Linuxie zaszyfrowanie aktualizacji jest bardzo, bardzo proste. Dobrze, to z mojego podwórka. Widziałem kiedyś urządzenie, które miało dostęp do przez FTP. Klient życzył sobie pobierać logi z systemu, które aplikacja gdzieś tam generowała. Jak proces, którym model, którym steruje, zachowuje się. W związku z czym system dostarczał serwera FTP, użytkownik root, hasło root, który dawał dostęp do odczytu i zapisu do całego katalogu głównego. Działało, dopóki wszyscy pamiętali, że należy wejść do katalogu logs, tylko stamtąd kopiować dane. No, pierwsza osoba, która skopiowała wszystko, przeniosła wszystko, uszkodziła taki system. Dobrze. To jest spotykane bardzo często w hotelach, w centrach konferencyjnych, bardzo często pod adresem domyślnego gatewaya pracuje jakiś access point czy router, w którym działa hasło user admin, hasło default, albo user admin, hasło admin, albo inne z 15 najbardziej typowych przykładów haseł. Dobrze, tu jest link do takiej dość starej, sprzed 4 lat prezentacji Jake'a Edge z Embedded Linux Conference, gdzie pokazuje przykłady kilku ataków na systemy typu print server, telefon. Nokia miała taki problem z telefonem, że odpowiednio spreparowany JPEG wszystko zawieszał. Żeby daleko nie szukać, ostatnio Apple miał taki problem, że odpowiednie arabskie znaczki, na przykład ustawione w nazwie sieci Wi-Fi, bardzo ładnie zabijały cały engine do renderowania fontów. Więc to jest kilka przykładów. Ja się chcę skupić na wartości dodanej. Dobra, kilka trywialnych porad, więc szybko przez nie przeskoczymy. Dostęp do shella powinien być zabezpieczony, w związku z czym bardzo często ten shell jest wystawiony na porcie szeregowym. Piny portu szeregowego też powinny być ukryte. Dostęp do funkcji systemu, to jest dość też częsty problem, wektor ataku. Bardzo dużo routerów, access pointów z supermarketu ma coś takiego jak web shell, można sobie napisać komendę na stronie www, następnie ta komenda się wykonuje i dostajemy dane. To służy do tego, żeby serwisant mógł sobie napisać netstat-pln-inet na przykład, albo użytkownik sobie mógł napisać catproc-cpu-info i wyświetlić dane. No, problemem jest SSH. Problemem jest SSH, jeżeli jest stare, używa algorytmów, które nie są już uznawane za bezpieczne. Problemem jest oczywiście telnet, brak jakiegokolwiek szyfrowania danych i tak dalej, FTP i inne protokoły, które o zgrozo są bardzo często w takich sterownikach, urządzeniach wykorzystywane. Dobrze, bardzo ważne jest posiadanie nietrywialnych haseł. No, ważne jest, żeby nie uruchamiać wszystkiego z roota, co jest bardzo wygodne dla programistów, dla deweloperów, no ale programiści muszą niestety stać się też administratorami takiego systemu i zadbać o to, żeby uprawnienia były dość dobrze odseparowane, do czego Linux daje nam całkiem sporo różnych metod, od prostego mechanizmu użytkowników, przez różne access listy, po SLinux, Tomoyo i AppArmor i jeszcze inne różne metody wymuszania tego, żeby root nie był panem i władcą całego systemu. Dobrze, ważne jest używanie aktualnych wersji komponentów, czyli jeżeli wszystko jest Apache, to dobrze by było, żeby był zapatchowany. Dobrze jest, to jest dość istotna kwestia, pytanie, czy nasz własny kod jest bezpieczny, czy lepiej użyć standardowego serwera www i standardowego interfejsu z CGI BIN do dostarczenia jakiejś aplikacji webowej, czy pisać coś własnego. No, druga sprawa, z której musimy sobie zdawać sprawę, to bardziej niż w systemach typu desktop, serwer, liczy się tak zwany defensive programming, czyli pisząc program, muszę brać pod uwagę to, że każda inna część systemu może nie działać tak jak chce. Nie mam gwarancji co do tego, że pamięć flash działa prawidłowo.
że RAM nie ma błędów, że to, co zapisuje na piny procesora, faktycznie na tych pinach się wykonuje, czyli że urządzenia, z którymi rozmawiał, naprawdę tam są. Część standardowych aplikacji bierze coś takiego pod uwagę. Jest napisana tak, żeby typowe błędy eliminować. Dobrze, to jest moja wartość dodana. Czyli to były dość trywialne kwestie, oczywiście, które każdy może wypracować. Bezpieczeństwo pasywne systemu. Aktywne to oczywiście wszystkie wektory dostępu, natomiast no, co to jest analiza pasywna? Ktoś nam może coś takiego po prostu ukraść, wyjąć kartę SD i włożyć ją do czytnika. Najprostsza metoda. Oczywiście w praktyce wszystko zależy od tego, jak bardzo ktoś jest zdeterminowany, co to za urządzenie, natomiast no, przypadki szpiegostwa przemysłowego się dość często zdarzają. W związku z czym powinienem od tego zacząć też, ale ja prowadzę własną firmę, czyli czasem muszę być inżynierem i muszę napisać jakiś sterownik do kernela, a czasem muszę przekonać klienta do tego, żeby użył Linuxa wbudowanego w swoim projekcie. Na szczęście to się zdarza coraz rzadziej teraz, trzeba ich przekonywać, żeby dobrze to robili, a nie na hura i że to jest dość skomplikowana sprawa. W związku z czym zazwyczaj moi klienci patrzą na to całe wolne oprogramowanie, na open source free software, czyli Linuxa w taki sposób, że jest to pewna baza, którą ma każdy. Znaczy, każdy startuje od tego, że może sobie pobrać kod źródłowy, studiować ten kod, modyfikować go. Tak, to są te wolności, które daje nam licencja GPL i inne. Natomiast no, inwestor chce coś sprzedać, chce na tym zarobić. W związku z czym on widzi tutaj swoją wartość dodaną. To może być aplikacja, to mogą być dane, to może być jakiś algorytm, który na przykład steruje pewnym procesem biochemicznym, w który ktoś włożył dość dużo swojej wiedzy, no i na tym chce zarabiać. Więc jak to zrobić? Sprzęt staje się coraz tańszy, to znaczy taki sprzęt, który będzie w stanie udźwignąć Linuxa. Mikrokontrolery kosztują po około $3 sztuka oczywiście, natomiast taki mikrokontroler nie będzie w stanie uruchomić Linuxa, tam są 4 kilobajty RAMu. Natomiast za $10 plus pewnie drugie tyle za pamięć RAM możemy mieć już całkiem niezły, całkiem przyzwoity układ do budowy komputera przemysłowego, na którym zadziała Linux. Skoro zadziała nam Linux, to korzystamy z tego wszystkiego, co tam jest, czyli na przykład bardzo porządnego stosu TCP/IP, bardzo porządnego modelu urządzeń i bardzo dużej ilości różnych algorytmów, głównie sieciowych. To jest wspaniałe. I jesteśmy w stanie przeboleć to, że ten sprzęt musi być trochę bardziej skomplikowany. Więc Linux i wolne programowanie są odbierane jako znakomita baza do tworzenia produktu. I bardzo fajne jest to, że licencja GPL, która jest w Linuxie, LGPL, daje każdemu takie same prawa. To znaczy nie muszę spędzać na przykład 5 lat na tworzeniu własnego systemu operacyjnego, na przykład RTOS-a, czyli Real Time Operating System, żeby obsługiwał na pewnym poziomie protokół TCP/IP, tak żeby można go podłączyć do internetu bez ryzyka, że bardzo szybko się zawali. To mi daje Linux. Znaczy, kraje trzeciego świata są w stanie tworzyć takie same projekty jak Amerykanie czy kraje Europy Zachodniej. Bierzemy Linuxa, dodajemy do niego to, co sobie wymyśliliśmy. Zarabiamy na tej wartości dodanej. Czy to są szkolenia, czy to są usługi, czy to jest nasz software. Oczywiście, jeżeli to jest software, to trzeba brać pod uwagę licencję, więc musimy to robić zgodnie z licencją. GPL, LGPL, BSD to są chyba najpopularniejsze licencje, pokrywają większość w tym momencie kodu źródłowego, który można pobrać. Są oczywiście jeszcze jakieś licencje artystyczne, Mozilla Public License, MIT i tak dalej. No, klienta interesuje, jak tą wartość dodaną do Linuxa dodać. To po pierwsze. No i to, co nas dzisiaj interesuje, to znaczy, jak te elementy zabezpieczyć. Dobrze, możemy mieć własnościową aplikację. Tutaj może być zgromadzona nasza wiedza, nasze dane, nasz algorytm. On oczywiście może korzystać z własnościowych bibliotek.
Może też łączyć się w sposób dynamiczny z bibliotekami, które są na licencji LGPL, o ile tak, kod tych bibliotek nie jest modyfikowany i no, użytkownik ma możliwość aktualizacji tej biblioteki. W szczególności biblioteka GLibC, czyli MicroCLibC, które są używane w systemach budowanych, są na licencji LGPL. Biblioteka, czy zestaw bibliotek Qt też są na licencji LGPL od pewnego czasu, więc można to robić. Producenci stosują różne sztuczki, które tu się postarałem opisać, żeby łączyć na przykład własne, własnościowe moduły z jądrem Linuxa, które jest na licencji GPL i, no i teoretycznie tutaj jest to kwestia dość wątpliwa. No, tak samo w przypadku, kiedy własnościowa aplikacja chciałaby skorzystać z kodu, który jest na GPL, no, teoretycznie może go obudować jakąś metodą, jakimś kodem na LGPL-u, który będzie tam coś wywoływał i zamiast na przykład łączyć się z biblioteką, używać mechanizmu socketów. Natomiast to jest kwestia dość wątpliwa i tutaj należy zapytać prawnika albo bardzo uważać, albo no, działu prawnego w firmie, jeżeli ktoś w korporacji pracuje. Dobrze. To, co nas interesuje, to jak zabezpieczyć wartość dodaną. Jeżeli przesadzimy w tym miejscu, to zachodzi tak zwana tivolizacja. Tivo to był taki odtwarzacz wideo amerykański, który działał pod kontrolą Linuxa. Linux jest na licencji GPL, jądro. W związku z czym każdy, kto kupił sobie Tivo, miał prawo zażądać od producenta dostarczenia kodu źródłowego. Albo dostawał linka, albo dostawał płytę z tym kodem. No, wszystkie komponenty, które są na licencjach GPL, czyli Linux plus to co tam dodatkowo jeszcze było. Okazało się, że można sobie było software do tego Tivo przekompilować. Można go było oczywiście redystrybuować, na co licencja GPL nam pozwala. Natomiast nie dało się go w żaden sposób zainstalować na ten Tivo, niestety. Producent się zabezpieczył. Licencja GPL w wersji drugiej mówi tylko i wyłącznie o tym, żeby dostarczać klientowi kod źródłowy, jak o to poprosi. Natomiast on nic nie mówi dalej, co ten klient może sobie z tym kodem źródłowym zrobić. Licencja GPL w wersji trzeciej rozwiązuje ten problem z punktu widzenia wolnego oprogramowania, to znaczy wymaga, żeby ten kod źródłowy, który będzie dostarczony, dało się na tym urządzeniu uruchomić, czyli zmodyfikować go, uruchomić. No, to jest mniej przyjazne z punktu widzenia inwestorów, którzy widzą wartość dodaną, którą chcą chronić. Chcieliby najlepiej też zaszyfrować to. Deweloperzy Linuxa w tym momencie używają wersji GPL wersji drugiej, więc to nie jest problem na urządzeniach Linuxowych, czyli to jest nadal legalne. Oczywiście jest pewna, są pewne wątpliwości moralne, jeżeli chcemy tak zrobić. Dobra. No więc mimo wszystko chcemy zabezpieczyć. Chcemy to wszystko zaszyfrować. Nie da się, no. Bezpieczeństwo to nie jest gotowy produkt. Nie ma czegoś takiego jak system bezpieczny. Jest system bezpieczny, chyba że ktoś jest odpowiednio zdeterminowany, żeby go złamać. Tak? No więc inne metody będą stosowane do zabezpieczenia przed kradzieżą ogólnie własności intelektualnej z projektu studenckiego zbudowanego na Raspberry Pi, a inne metody będą stosowane do zabezpieczenia iPhone'a czy PlayStation, czy innego produktu masowego. Tam jest ktoś, kto ma więcej pieniędzy, jest bardziej zdeterminowany, żeby coś takiego skopiować. Nigdy nic nie chroni przed wylutowaniem elementu i podłączeniem analizatorów do jego pinu. To z jednej strony. Z drugiej strony typowy procesor, który jest w smartfonie, ma od 300 do 500 pinów, pracuje z częstotliwością około 1 GHz, w związku z czym po pierwsze długość ścieżek musi być równa, po drugie tam zachodzą różne zjawiska z systemu wysokich częstotliwości, więc pojemności tych ścieżek muszą być też równe. Więc nie jest to proste, ale też nie jest to niemożliwe, szczególnie jak ktoś dysponuje dużym funduszem. Można próbować projektować urządzenie tak, żeby było bezpieczne. Jeżeli jest zbudowane na przykład w oparciu o więcej niż jeden mikrokontroler, jeden procesor aplikacyjny i jakiś prosty procesorek, który steruje ładowaniem baterii, mogą one się wzajemnie monitorować, czyli
co pewną ilość czasu sprawdzać, czy drugi żyje. Jeżeli ten drugi nie żyje, bo na przykład ktoś go zatrzymał w celu debugowania, to zostanie szybko wykryte, urządzenie zostanie wyłączone, no, może też zostać uszkodzone specjalnie. Dobrze, to jest dość powszechne. Można manipulować położeniem ścieżek na płytce, na PCB, szczególnie w przypadku takich komponentów, które mają, no, które są podłączane, także nie widać tych ścieżek, nie można się do nich bezpośrednio podłączyć. Więc można uniemożliwiać dostęp do magistrali danych. Więc mieszanie ścieżek. Przy czym problem pojawia się taki, że jeżeli budujemy jakieś prototypy urządzeń, to po pierwsze jest to dość droga zabawa. Po drugie, debugowanie zwykłej płytki drukowanej ze zwykłym procesorem, który ma około 500 MHz, jest już i tak dość trudnym zadaniem. W związku z czym, jeżeli to jest dodatkowo jeszcze pomieszane tymi metodami, to robi się o wiele większy problem. No dobrze, z reguły jest tak, że jako ludzie odpowiedzialni za software zlecamy wytworzenie PCB, czyli płytki, gdzieś na zewnątrz. No i firma, która to robi, ma pewne sztuczki. Taką dość powszechną sztuczką jest tak zwany hidden via, czyli złącze między dwoma warstwami, tu jest jedna warstwa, tu jest druga warstwa, które może być ukryte w środku, także nie da się do niego podłączyć. No tutaj, jeżeli ktoś ma odpowiednio długą igłę, będzie w stanie podłączyć się do tego i sprawdzić, jakie tam jest napięcie. Punkt wcześniejszy, czyli BGA, to widać na górze, to jest przekrój przez jakiś układ, jakiś procesor, który tutaj ma nóżki od spodu. No, do tej środkowej bardzo trudno się podłączyć jakimś analizatorem, próbnikiem. Te obrazki są z Wikipedii. Oczywiście. Hidden via to jest taka złączka między warstwami, która jest w środku płytki. Jeżeli tutaj będzie jeszcze zasilanie, tutaj będzie masa, to tu już w ogóle nie da się nic za bardzo analizować, szczególnie jeżeli to pracuje z dużą częstotliwością. No problem jest taki, że skoro nie możemy analizować, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy tu przypadkiem nie jest gdzieś coś przerwane. A często się zdarza, że jest. No dobrze, no, więc są pewne rozwiązania sprzętowe, które pozwalają utrudnić analizę takiego urządzenia, takiego problemu. One mają zastosowanie w systemach, które są projektowane na zamówienie. W urządzeniach, które są budowane na postaci typowych, zwykłych płytek typu Raspberry Pi, no, ktoś już tą płytkę zaprojektował. Jest tam procesor BGA, to fakt, nic się nie da. No dobrze, jak można zabezpieczyć nasze dane, czyli dane, które są tutaj na karcie SD na przykład, albo na innym urządzeniu blokowym. W zeszłym roku była prezentacja bardzo fajna Krzysztofa Leszczyńskiego, polecam, stąd można pobrać, na temat tego, jak się szyfruje urządzenia blokowe. Była mowa między innymi o Crypt Setup, DM Crypt, Lux i innych tego typu rzeczach. Problem z urządzeniami budowanymi, szczególnie takimi, które nie są konsumenckie, to jest to, że nie ma w nich urządzeń blokowych, tylko są pewne inne typy pamięci. Druga metoda, bardzo prosta do zastosowania, jak ktoś ma instalację Ubuntu, to z reguły tam jest katalog domowy w ten sposób instalowany, to jest ecryptofs. Mount-t ecryptfs, katalog 1, katalog 2. Dobra. Natomiast my się skupmy nad wartością dodaną. W takim urządzeniu mamy bezpośrednio NAND. Z reguły w urządzeniach typu telefony lub innych konsumenckich, bądź nawet już w pewnych płytach, które dość popularnych, które się pojawiają, takich deweloperskich, mamy pamięci typu MMC, Multimedia Card. Z reguły to są embedded MMC. To jest taka karta SD, która jest w postaci takiego chipa, zamontowana na płytce. Chodzi o to, że ona obsługuje ten sam protokół, co karta SD, więc wymaga 8 albo 16, jeżeli ktoś chce mieć szybciej, pinów, czyli SDHC albo XDHC i sobie tam działa. Z takiego punktu widzenia, jak to jest zbudowane, to takie urządzenie niewiele się różni od zewnętrznej karty SD albo pendrive'a. Więc pendrive albo dysk SSD albo karta SD jest z reguły urządzeniem blokowym. Czyli jest podzielona na pewne sektory, 4 kilobajty tradycyjnie, albo jakieś wielokrotności już ostatnio. Taki sektor można sobie odczytać,
zapisać dowolnie. Natomiast pod spodem taka pamięć zbudowana jest z pamięci, z kości pamięci typu NAND, które są obecnie najpopularniejsze, najtańsze i technologia ich wytwarzania jest najbardziej zaawansowana. I one ze względu na swoją budowę mają taką charakterystykę, że bramki NAND przechowują stan logiczny 1 i stan logiczny 1 można zmienić na logiczne 0. Bardzo prosto. W tą stronę da się zapisać. Natomiast żeby w drugą stronę coś zapisać, czyli z zera zrobić jedynkę w takiej pamięci, to należy ją skasować. Ze względu na budowę wewnętrzną takiej pamięci, kasowanie odbywa się w takich jednostkach, które nazywają erase block. One są z reguły większe. Przykład to jest 2 kilobajty, blok wejścia, wyjścia. No bardzo ładnie z takich 2-kilobajtowych bloków da się zbudować jeden 4-kilobajtowy blok urządzenia blokowego. Natomiast kasujemy erase block o rozmiarze 128 kilobajtów naraz. No, w związku z czym, żeby coś takiego jak urządzenie blokowe, żeby to się zachowywało jako dysk, w środku musi być procesor, który implementuje algorytm, który nazywa się Flash Transaction Layer, na który nie mamy żadnego wpływu, nie wiemy, jak on działa. Co więcej, te algorytmy podlegają patentom na oprogramowanie w niektórych krajach, więc no, nie wiadomo, jak to jest. Bardzo prosty Flash Transaction Layer może polegać na tym, że jeżeli chcemy zapisać coś tutaj, no to pod spodem odczytywana jest wartość tego do wewnętrznej pamięci, wartość tego, następnie cały sektor jest kasowany, następnie zapisywane są tutaj stare dane, tutaj nowe dane, które użytkownik zapisał, tutaj stare. Działałoby to wszystko fajnie, gdyby nie fakt, że pamięci NAND wytrzymują około 10 tysięcy takich skasowań. W związku z czym, jeżeli mielibyśmy pendrive'a z systemem FAT32, to na początku systemu plików FAT32 on sobie trzyma tablicę alokacji plików, którą przy każdym dostępie do pliku, przy każdym zapisie aktualizuje. W związku z czym bardzo szybko początkowe erase bloki by się rozleciały. Więc stosuje się pewne systemy plików oparte na logach, które dają nam pewne zabezpieczenie przed, po pierwsze, bedsektorami, po prostu je pomijają, bedsektory się tam mogą pojawiać. Po drugie, równoważą nam zużycie NANDA, to znaczy starają się, żeby każdy erase block był na równi zużywany. Coś takiego dzieje się też w karcie SD albo w pendrive, tylko nie mamy na to wpływu żadnego. Dlatego w urządzeniach przemysłowych wolimy mieć NANDA, dlatego że to my kontrolujemy, co się dzieje, ile razy każdy erase block był kasowany i kiedy to urządzenie się zużyje. Taki sterownik przemysłowy może żyć na przykład przez 10-15 lat gdzieś tam u klienta. Nikt go nie rusza, ma po prostu działać. No, w telefonie, który żyje 2-3 lata z reguły, jest pamięć eMMC, która, no, okej, okay, no, jak się zużyje, to nawet lepiej, to użytkownik sobie kupi nowy. Dobra, systemy plików oparte na logach. Journal Flash File System 2 to jest ten pomysł mniej więcej. Mamy coś takiego. Zakładam, że plik składa się z trzech kawałków, A, B, C. Plik jest zapisywany, no, czyli to będzie kawałek A, tu będzie kawałek B, tu będzie kawałek C. Następnie, jeżeli użytkownik sobie chce zmienić, czy tutaj byłby A, tu B, tu C, jeżeli użytkownik chce sobie zmienić początek pliku, no to w normalnym systemie plików blokowym, na urządzeniu blokowym, po prostu by sobie tutaj coś zapisał. W systemie plików opartym na logu zapisywana jest po prostu nowa wersja pliku. Ta jest oznaczana jako już nieaktualna. No i tak dalej. Znowu coś zmodyfikuje, znowu jest kolejna warstwa pliku. Znowu coś modyfikuje i tak dalej. No tu trzeci kawałek był modyfikowany, drugi kawałek był modyfikowany i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście system plików sobie radzi z bedsektorem jak najbardziej. Jeżeli dojdziemy do końca, albo prawie do końca, uruchamia się garbage collector, który patrzy, aha, w tym erase bloku mamy wszystkie stare kawałki. Tu jest najnowszy A, tu jest najnowszy B, tu jest najnowszy C. W takim razie ten erase block możemy sobie wyrzucić, wykasować go. Oczywiście algorytm musi być trochę bardziej skomplikowany, musi brać pod uwagę jeszcze to, ile razy te erase bloki kasowaliśmy, no i powinien pewnie też kopiować dane z jednego do drugiego. Tak to działa. Tak działają te trzy
w Linuxie. Oczywiście jest tam włożone dużo więcej wiedzy, jest to bardziej skomplikowane i optymalizuje użycie Nanda. Problem oczywiście powstaje przy montowaniu takiego file systemu, dlatego że trzeba go w całości przeskanować, żeby sobie znaleźć te najnowsze elementy i zbudować gdzieś reprezentację w pamięci. To niestety kosztuje czas i pamięć. Dobra. Więc okazuje się, że da się to rozwiązać jeszcze trochę bardziej komplikując. To jest UBI. Unsorted Block Images. Mniej więcej. To jest warstwa, która przypomina troszeczkę LVMA, natomiast działa na urządzeniach typu pamięci, tak zwane Memory Technology Device, czyli pamięci NAND. W skrócie, z NANDa, przepraszam, budujemy tak zwanego idealnego NANDa, idealne urządzenie MTD. To urządzenie nie ma bez sektorów. Pod spodem, tak jest przeprowadzone mapowanie na tej warstwie UBI, że te bez sektory są ukrywane. I zużywa się równomiernie, czyli możemy sobie zapisywać, kasować ten pierwszy tak zwany logical erase block. No i w momencie, kiedy, prawda, on był mapowany na pierwszy physical erase block, ten się zużył, przenosi go gdzieś tam dalej, pod spodem ten zarządza. Taki LVM. Możemy mieć kilka też takich, przepraszam, urządzeń. Na bazie tego działa sobie UBFS. W tym momencie jest to bardziej skomplikowane, ale fajne jest to, że zamiast implementować wszystko w jednym driverze, w jednym sterowniku, to UBI to rozdziela. Czyli urządzenie UBI zajmuje się tylko i wyłącznie zarządzaniem, zużyciem tego NANDa i zarządzaniem bezsektorami, a file system jest stosunkowo prosty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, file system UBFS używa, zresztą tak jak pozostałe, kompresji przy zapisie danych. Dlatego, że jak dane skompresujemy, z reguły będzie mniej zapisów do NANDa i ten NAND będzie dłużej żył. Z reguły używane są dość proste algorytmy typu LZO, LZ4, które nie obciążają procesora. Wbudowany może być dość słaby. W związku z czym w tym miejscu przed zapisem danych one dodatkowo są szyfrowane. Ostatnio jest taka tendencja, żeby wszystko unifikować, w związku z czym szyfrowanie danych kompresowane, że kompresja danych odbywa się tym samym mechanizmem, co szyfrowanie, czy krypto API. No dobrze. Okazuje się, że UBI ma bardzo dobrą wydajność, szczególnie dla dużych pamięci, czyli takie, jak teraz się stosuje, dla kilku megabajtowych JFFS będzie lepszy. Działa świetnie, a tutaj mamy benchmark, który nam pokazuje, jak to się zachowa na przykład przy odczycie. To jest read time, czyli im mniej, tym lepiej. UBIFS jest tu, UBFS. Najlepsze. Im więcej, tym lepiej. Oczywiście dla małych rozmiarów, to, tak jak LVM, marnuje trochę miejsca. To są tylko i wyłącznie systemy plików dla urządzeń typu NAND, Memory Technology Device, bo trochę nie ma za bardzo z czym porównywać, jeśli chodzi o urządzenia blokowe. To jest troszkę inna zasada, może to ewentualnie z dyskiem SSD porównać. Więc UBI wychodzi, że jest szybki, jest coraz częściej stosowany. No i powstaje pytanie, jak zabezpieczyć dane, czyli jak zaszyfrować to urządzenie typu flash. Tutaj, jeżeli mamy na nim UBFS. Już bardzo prosto. Wszystko jest w internecie, trzeba znaleźć. Ponieważ UBFS i tak używa kompresji, używa do tego krypto API, standardowego mechanizmu w jądrze, gdzie zaszyfrowane są, zaimplementowane są podstawowe algorytmy kompresji i szyfrowania. Szyfrowanie było tam pierwsze. W związku z czym
dodajemy tylko dodatkową funkcję, która oprócz szyfrowania, oprócz kompresji, przepraszam, zaszyfruje nam też dane. Blok po bloku. I bezwarunkowo. Normalny file system sprawdza, czy dane się opłaci skompresować. Nie będziemy kompresować na przykład pliku JPG. Z reguły to, co zostanie, będzie większe. Więc patch numer jeden dodaje nam metodę szyfrowania do UBI. OK. Powstaje pytanie, jak załadować klucz szyfrujący. To jest funkcja, która ten klucz po prostu przyjmuje. Natomiast no, skąd go wziąć? I teraz wszystko zależy od tego, z jakim problemem się zmagamy. Kto będzie to analizował? Przy projekcie studenckim podejrzewam, że klucz szyfrujący może być po prostu umieszczony gdzieś w bootloaderze i dobrze schowany. Może być umieszczony w kernelu w kilku częściach i tak zwane security by obscurity. To absolutnie nie sprawdzi się przy systemie produkcyjnym, bo prędzej czy później ktoś weźmie tę kartę SD i się jej przyjrzy, weźmie tą pamięć flash, się jej przyjrzy, co tam jest. I w związku z czym trzeba użyć jakichś lepszych metod. Funkcje sprzętu. No dobrze. Będzie mowa o pewnej funkcji, którą ma procesor pewnej firmy. Natomiast nie jest to reklama tej firmy w żadnym razie. Po prostu używałem jej w pewnym projekcie. Można znaleźć też inne przykłady. W związku z czym procesory mają coś takiego. Dobrze, kilka różnic w kwestii security features. Tutaj. Proszę bardzo, taki procesor posiada coś takiego jak DCP, sprzętowy akcelerator, który potrafi szyfrować dane. Moduł DCP zawiera blok, który jest w stanie wykonywać AES. Dobrze, AES i hash. No, ten procesor też to zawiera. Dodatkowo te procesory są dość stare. Jest architektura ARM9, Raspberry Pi jest ARM11 na przykład. No, co oznacza, że są tanie. Dodatkowo one są gdzieś tam na rynek, na przykład Automotive, który się charakteryzuje tym, że producenci samochodów chcą mieć dość długie dostawy tych urządzeń. Budują jakiś projekt przemysłowy czy do samochodu, to chcą mieć to dość długo. Więc te procesory są dość tanie i dość popularne i potrafią szyfrować AES-em. A więc jest taka funkcja, która nazywa się krypto boot, będzie to zaraz, boot modes, proszę bardzo. Jest krypto, ok, będzie to dołączone do prezentacji, można sobie będzie poczytać. Funkcja krypto polega na tym, że procesor może mieć zapisany klucz szyfrujący AES. Klucz może być, następnie w procesorze może być przepalony pewien bit, bezpiecznik tak zwany. Jeśli tam prąd, to się przepali, już więcej nie da się do niego dostać, który nam zabezpieczy dostęp do pamięci, gdzie ten klucz jest, czyli nie da się go odczytać. W związku z czym procesor de facto uruchamia tylko i wyłącznie taki obraz bootloadera, który jest tym kluczem szyfrującym podpisany, zaszyfrowany. Jest to tiwolizacja. Użytkownik może dostać kod źródłowy, ale nie dostanie klucza szyfrującego, który jest w procesorze i się do niego nie dostanie. Więc to jest problem moralny. Chcemy coś takiego sprzedać, czy nie? Do dyskusji. Te funkcje sprzętu nam na to pozwalają i odpowiednie algorytmy. Dobra, kończy nam się czas, więc kończymy. Co jest najważniejsze z tego wszystkiego? Że bezpieczeństwo nie jest gotowym produktem, że nie da się zrobić bezpiecznego systemu. Aczkolwiek ten stiwolizowany komputer przemysłowy taki jest. Nikt się do niego nie włamie oprócz producenta. Bezpieczeństwo to jest proces, czyli zabezpieczamy to coraz bardziej. Prosty projekt na Raspberry Pi da się zabezpieczyć do pewnego stopnia. Natomiast przy produkcji tego typu urządzeń jest to coraz mocniej zabezpieczone. Wszystko zależy od tego, jakimi funduszami dysponuje ten, kto chce to łamać. Drugi problem, dość istotny, to jest taki, że nawet urządzenia typu TiVo z kluczem szyfrującym, czy zbudowane przy pomocy tych procesorów, które tutaj pokazałem,
mogą zostać nadal złamane, jeżeli ktoś z wewnątrz organizacji ukradnie te klucze szyfrujące. Więc wracamy do tego, że to jest jednak proces. Dobrze, to jest to, co chciałem przekazać. Mamy urządzenie zabezpieczone. Dość obszerna dokumentacja będzie dołączona do materiału. Dziękuję bardzo. Mamy chyba 10 minut do następnego, więc pytania. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, ręka w górę. Ja mam pytanie jeszcze a propos tej przepalania ścieżki, żeby zablokować klucz szyfrujący. Czy nie ma możliwości tego jakby naprawienia lutownicą, żeby to znowu działało? Nie ma możliwości naprawienia lutownicą, dlatego że to siedzi wewnątrz procesorze w krzemie. Aha. Podejrzewam, że są pewne metody ataku na sprzęt. Rozpuszcza się poszczególne warstwy procesora, patrzy się mikroskopem elektronowym, co tam jest. Chociażby ze względu na mikroskop elektronowy, one są drogie. Natomiast podejrzewam też, że ponieważ to są funkcje dostarczane przez producenta procesorów, to w świetle ostatnich wydarzeń z panem Snowdenem, to ktoś gdzieś jest, kto ma metodę obejścia tego klucza. Natomiast ważne jest to, żeby to nie była nasza konkurencja w tym wypadku. Znaczy, tak, jeżeli ścieżki są na płycie drukowanej, mikrofon, to można oczywiście wszystko zrobić, natomiast w strukturze, czy przepalanie tego bitu jednorazowo programowalnego odbywa się w strukturze procesora. Oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że NSA się do tego procesora nie jest w stanie jakoś dostać. Jeszcze jakaś ręka w górze? O, jest odważny. Gdzie są przechowywane informacje, ile razy dany erasblock był kasowany? W systemie plików? Więc nie mamy chyba czasu, żeby wyświetlić jakąś specyfikację, natomiast przy każdym sektorze tutaj są tak zwane dane OOB, out of band. Na przykład dla 2-kilobajtowego sektora jest jeszcze 64 bajty dodatkowych danych, które są używane na sumę kontrolną i właśnie na licznik kasowań. Informacje o kasowaniu są dla każdego sektora, nie dla każdego erasblocku, tylko dla każdego sektora trzymane. Dzięki temu możemy mieć bez sektor tylko w pojedynczym sektorze w erasblocku. Dziękuję bardzo. Można mnie będzie złapać tutaj jeszcze na przerwie, jak ktoś będzie miał pytania jakieś bezpośrednie.